Lubię raz, nie jeszcze nie raz. Zabijamy. Nie da na pinać. Nie chcę sprawdzić. Dzień dobry. Cóż za wspaniały deszcz. Dzień. Trochę pada. No to nic, przyjemnie. I trening został zakończony. Jak się bawiłeś? Przednia zabawa. Na 100%. Sala umiera. Nasz umysł jest niesamowitym narzędziem. Dla jednej osoby przychodzenie z rana na crossfit ursynów jest dość ciężkim wyzwaniem, a dla innej osoby całkiem dobry. I w sumie te dwie osoby mogą być całkowicie podobne. Mogą być nawet rodziną. A cześć. Siema, siema. A mogą mieć całkowicie inne spojrzenie na to, co się dzieje w naszym życiu. Ale tą rzecz bardzo ciężko zmienić, bo ona wymaga czasu, wymaga mocnej wiary w siebie, która niestety przychodzi z czasem, nie ma czegoś, kiedy się dzieje hop. Wymaga poświęcenia, wymaga też spotykania odpowiednich ludzi, czytania odpowiednich książek, bycia w odpowiednich miejscach. Ale jest jedna rzecz, która jest ekstremalnie łatwa do osiągnięcia i która zmienia ludzkie życie inaczej, moje życie zmieniło na maksa. I ta rzecz jest związana z blogiem 3poziom.pl i samochodami. Więc nasza świadomość jest bardzo ograniczona. Gdy jeździmy sobie po mieście samochodem, to nasz umysł świadomy zauważa pewne rzeczy, czasami przypadkiem, czasami ktoś nam o czymś powie i dążymy z miejsca do B. Natomiast nasza świadomość jest bardzo ograniczona. Nie widzimy każdego szczegółu. Nie widzimy danego samochodu, nie widzimy napisu na ścianie, nie widzimy nawet czegoś, może czego szukamy, ponieważ w tej chwili nasza świadomość była zajęta czymś innym, a podświadomość realizowała problemy, które sobie sama postawiła dzięki naszej pomocy. Sprawa wygląda inaczej, gdy na przykład kupujemy nowy samochód i w jakiś sposób zaczynamy myśleć, żeby kupić brązową Kia Ceed. I nagle idziemy sobie przez miasto i ktoś, coś w nas, podświadomie, nasza podświadomość, mówi nam, zobacz w prawo. Patrzymy w prawo, stoi brązowa Kia Ceed. Widzimy znowu brązową Kia Ceed. I tu brązową, i tu brązową. Nagle w tym świecie różnych okoliczności, zdarzeń, która na co dzień, jak jedziemy z punktu A do B bez żadnego celu, nagle wyłaniają się pewne rzeczy, o których nasza podświadomość zdaje sobie sprawę, a nasza świadomość nie do końca. Wyłapujemy pewne rzeczy, które nasza podświadomość nam pokazuje. Teraz, moi drodzy, z naszym umysłem w innych sprawach jest bardzo podobnie. Czyli w chwili, gdy idziemy przez nasze życie, robimy pewne zadania, wstajemy z rana, pracujemy, idziemy spać, wstajemy z rana, pracujemy, idziemy spać, robimy dalej pewne rzeczy świadomie, pewne rzeczy podświadomie, ponieważ nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego, co się koło nas dzieje. Więc nasz umysł wybiera to, jaki problem mu zadamy, albo jaki problem zada ktoś inny. Więc bardzo łatwo jest przejść przez nasze wspaniałe życie, bazując na problemach, które generują nam inni. Nasz szef, nasza rodzina, ktokolwiek inny, podążać za ich planami. Bo nasz podświadomy umysł będzie się przełączał na rozwiązanie problemów, które mu dostarczamy w jakikolwiek sposób. I będzie wyszukiwał w całym świecie, do którego mamy dostęp, danych informacji, danych zdarzeń, które pozwolą nam dany problem rozwiązać. Czy chcemy, czy nie chcemy, tak działamy. I tu pojawia się idea 3 poziomów. Albo jakiegokolwiek systemu, gdzie wyznaczamy sobie cele. Więc ja te cele wyznaczyłem i dość często je przeglądam, piszę o nich i jak widzicie, pewne cele się z tej listy zaczynają skreślać. I tu. No właśnie. Wystąpić przed 250-osobową publicznością. To nie było zadanie, które było dla mnie czymś, co mi pozwoli mieć lepsze życie, ale bardziej co pozwoli mi jeszcze mocniej wierzyć w siebie. Jeżeli ponad 250 osób, ponad 1000 osób, ponad 5000 osób będzie mogło poświęcić swoją godzinę czasu, aby słuchać to, co mam do powiedzenia, to jest bardzo duża szansa, że mówię coś dobrego i może to, co mam do przekazania, daje ludziom dużo wartości. I gdy sobie takie zdanie wypiszemy i dość dużo je powtarzamy, dokładnie tak jak samochody, nagle nasza podświadomość zaczyna w codziennych iteracjach, w codziennym życiu szukać tych wszystkich rzeczy, które nas pozwolą do tego celu doprowadzić. I to nie jest coś, co Mirek wymyślił. Mądre głowy już to zobaczyły, że jeżeli cele wypiszemy na kartce i czytamy je i powtarzamy je,
to chcąc nie chcąc cały świat robi wszystko, żebyśmy je spełnili. I ja nie wierzę w te rzeczy, które się nazywają jakimś tam prawem przyciągania i tak dalej, ale wierzę w to, że nasza podświadomość potrafi znajdywać pewne rzeczy i dostarczać nam pewne zdarzenia, które pozwolą nam dojść do rzeczy, o których ciągle myślimy. I tyle. Tak jak z samochodem. Myślimy o czerwonych samochodach, zaczynamy widzieć czerwone samochody. Myślimy o tym, aby przebiec ultramaraton. Cały świat nam pokazuje wszystko, co nam pomoże ten ultramaraton przebiec. Natomiast jeżeli tych celów nie wypiszemy, będziemy iść czyjąś ścieżką. Jechać w tym korku, patrząc co chwilę na ładny samochód, który przejdzie gdzieś obok, albo przypadkowo gapiąc się w szybę innego samochodu, patrząc co robi dana osoba. Bez planu na siebie. Nie polecam. Polecam zadania. Cele. Marzenia. Wypisać. Dzień nie mija najlepsze, dużo pracy, ale troszeczkę mniej niż wczoraj. Wczoraj skończyłem maraton, tygodniowy maraton pracy, gdzie pracowałem sobota, niedziela, nocne. Nie, nawet w poniedziałek robiłem takie ciekawe szkolenie i moja aplikacja Sleep Cycle pokazuje, że w poniedziałek wstałem. Wstałem o godzinie 3.19 po to, żeby skończyć materiały, bo wieczorem czułem się już tak źle, że położyłem się spać o 23.07, ale byłem tak stresowany tym poniedziałkiem, myślałem, że nie uda mi się przygotować wszystkich materiałów, że co chwilę się budziłem. Ale wstałem o 3.19, zrobiłem materiały, jeszcze udało mi się chwilę zasnąć, tak dosłownie kilkanaście minut i odbył się dzień. Wczoraj był dość intensywny, ale już jest fajnie. Dzień leci całkiem dobrze, dzisiaj zrobiłem dużo pracy organizacyjnej w firmie, ale co najważniejsze, moim zdaniem, zrobiłem 3 ogłoszenia o pracy. I teraz chmurowisko, spółka ZO, którą ostatnio założyłem i która właśnie w tej chwili się już, powiedzmy, krystalizuje, jeżeli chodzi o NIP-y i inne dziwne rzeczy, poszukuję 3 osoby, więc jeżeli jesteś zainteresowana albo zainteresowany, wchodzimy na chmurowisko.pl i tutaj w zakładce kariera, tutaj, dużo zakładek, są 3 stanowiska. Cloud Solution Architect, Content Production Manager i Event Manager. I poza standardowymi rzeczami oferujemy takie rzeczy jak elastyczny dzień pracy, możliwość pracy zdalnej, genialny system premiowy, nieograniczony wymiar urlopu i całą masę innych rzeczy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do przeczytania. Tu też są stawki podane, ile płacę. No i tyle. Tak więc lecę na kolejne spotkanie z, mam nadzieję, nowym biznes partnerem. Jednym z dużych plusów mieszkania w Warszawie jest to, że jest dużo firm, które mają tu swoje siedziby. Tak więc dzisiaj przybyłem na spotkanie z firmą. Gdzieś tam przez drzewo się wyłania Asseco. Jutro na przykład się widzę z Microsoftem i z KPMG, więc te spotkania i bycie w Warszawie, no, można ze sobą powiązać. I spotkanie zakończone. Zastanawiam się, żeby to kanapę wynieść. Strasznie mi się podoba. W ogóle ten cały budynek Asseco jest niezłym rozmachem zrobiony. Dzisiaj też pozwoliłem sobie na pierwsze piwko chyba 3 albo 4 tygodni. Mniejsze o to. Dzisiaj spędzam też dzień pracując z różnymi projektami, między innymi testuję Arube Cloud. To jest taka włoska chmura, która ma też w Polsce swoją chmurę. I powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem. Mam do ciebie olbrzymią prośbę. Olbrzymią, gigantyczną. Parę razy już w trakcie tego vloga prosiłem cię o różne rzeczy. I nie proszę cię o subskrypcję, ani o lajki, wręcz przeciwnie, od subskrybuj, łapki w dół i te sprawy. Proszę cię o to. Zrób jedną rzecz, która będzie ci kosztowała dosłownie 15 sekund. Weź swoje jedno marzenie, które masz w głowie i napisz na kartce. I raz na jakiś czas, codziennie, co tydzień, może rzadziej, przeczytaj je. Albo napisz jeszcze raz. I zobaczysz, jak się fajnie całe życie będzie wokół tego odkładało. Nasza podświadomość będzie szukała zdarzeń, okazji, ludzi, którzy nas do tego przybliżą. Tam w środku u ciebie drzemie całkiem ciekawe stworzenie. Tylko pozwólmy, aby realizowało właściwy cel. O to cię proszę i dziękuję. Do zobaczenia jutro.